Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie typu Q&A. Dzisiaj motywem przewodnim będzie moja przeprowadzka do Berlina, mieszkanie samemu, początki w Berlinie, czyli wszystkie tematy jak najbardziej u mnie aktualne. Dostawałam od Was sporo pytań tego typu, ale ci z Was, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą, że poprosiłam Was o pytania właśnie w tym temacie, żeby móc dla Was takie luźne pytania i odpowiedzi na kanapie przygotować. Także ja mam tutaj swój telefon, nie czytałam tych pytań, rzuciły mi się w oczy w komentarzach niektóre, ale nie przygotowałam sobie jakby takiej struktury tego filmu, myślałam, że wyjdzie to spontanicznie, bo też wiem, że taka forma bardziej naturalna Wam odpowiada, mi odpowiada. Także otwieram sobie komentarze i zaczynamy. Postaram się odpowiedzieć na jak największą ilość pytań, ale oczywiście było ich dużo, bo 60 ponad. Pierwsze pytanie, czy ciężko było Ci znaleźć mieszkanie w Berlinie i jak długo szukałaś? Powiem Wam, że ja zaczęłam szukać go w październiku, znalazłam je w kilka dni, następnie zostało ono anulowane przez właściciela, który powiedział mi, że zablokował też komuś innemu to mieszkanie i zaproponował mi jako alternatywę, że mogę zamieszkać w jego pokoju gościnnym, a jego żony często nie ma w mieszkaniu, więc stwierdziłam, na pewno przyjmę tę propozycję. A potem w styczniu, kiedy właśnie doszło do tej anulacji, szukałam znowu i też po chyba dwóch dniach znalazłam, szukałam przez Airbnb. Kolejne pytanie, co było dla Ciebie najważniejsze przy wyborze mieszkania? Przede wszystkim chciałam mieszkać sama i jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że udało mi się to osiągnąć. To był mój główny priorytet. Druga kwestia to była okolica, żeby to była przyjemna, bezpieczna okolica i najlepiej w pobliżu mojej szkoły. Mam to szczęście, że mieszkam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko, także oba te kryteria zostały spełnione. No i też w sumie trzecia rzecz, że chciałam, żeby było estetycznie ładne, bo wiedziałam, że jeżeli będę mieszkać w jakimś dziwnym miejscu, gdzie każda ściana będzie w innym kolorze i meble będą jak z PRL-u, to nie będę czuła się komfortowo. Szczególnie też, że nagrywam, więc chciałam mieć białe tło. Czy znalazłaś już swoją ulubioną część miasta? Jeśli tak, to co podoba Ci się w niej najbardziej? Otóż tak, moją ukochaną częścią miasta i obawiam się, że tak zostanie, jest dzielnica Prenzlauer Berg. To jest dzielnica w północnej części Berlina, gdzie znajduje się po prostu multum, już odpowiadając na drugą część pytania, znajduje się multum wegańskich restauracji. Tak naprawdę większość z nich właśnie tam się otwiera, też część we wschodnim Berlinie, w okolicach Warszawy, ale to nieważne. W każdym razie Prenzlauer Berg, ponieważ ma przepiękne kamienice, architektonicznie jest naprawdę niesamowite miejsce. Są super knajpy, super kafejki, ludzie, którzy tam mieszkają, to są w większości młode rodziny z dziećmi, takie wiecie, cool rodzinki, które właśnie siedzą sobie w tych restauracjach. Na pewno jest to dzielnica zamożna. Ja ją bardzo lubię, ponieważ daje mi ona takie poczucie bezpieczeństwa, że jest ona bardzo w trendzie i jest tam bardzo wiele fajnych miejsc, ale jednocześnie wiadomo, że Berlin potrafi być taki hipsterski w tym ekstremalnym tego słowa znaczeniu, taki nieco ponury i dziwny, a wiadomo, młoda kobieta w takich miejscach nie czuje się często zbyt bezpiecznie, ale mówię, Prenzlauer Berg jest po prostu cudowny, szczególnie w tym okresie, teraz wiosenno-letnim wręcz, kiedy wszystkie drzewa kwitną, jest naprawdę niesamowicie. Jak odnalazłaś się tak szybko w nowym miejscu? Pisałaś do ludzi z Berlina, z Instagrama i tak dalej. Czy udało mi się odnaleźć, to nie wiem. Jestem tutaj w tym momencie dopiero 3 tygodnie, ale wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. I miałam ten przywilej, miałam to szczęście, że odezwały się do mnie bardzo fajne dziewczyny na Instagramie, które pozdrawiam, jeżeli mnie oglądacie. I dzięki temu poznałam kilka naprawdę świetnych osób. Mój kolega, który ze mną studiuje w Edynburgu, też jest tutaj na wymianie już od kilku miesięcy, więc też miałam ten kontakt. Ja sama napisałam do kilku osób na Instagramie, które obserwuję, które są z Berlina i też tutaj się z nimi zapoznałam. Widziałam się z moją koleżanką, która mieszka w innym mieście w Niemczech i poznałam też parę osób już w szkole, także jakoś się udało, mimo że ja tam właśnie w dalszej części komentarza
ta osoba napisała, że ma problemy z odnalezieniem się w nowym miejscu właśnie przez to, że trzeba nawiązać nowe znajomości. Ja też mam i zawsze miałam, że byłam taką dziką osobą i ciężko było mi zagadywać do ludzi i znajdować jakichś tam nowych przyjaciół, nowych znajomych. Ale to też wiąże się z tym, że słuchajcie, im więcej ma się tych doświadczeń, to naprawdę człowiek nabiera wprawy. Ja byłam w Edynburgu, gdzie byłam totalnie społeczna, nie umiałam się zakolegować z nikim, byłam tam 2 lata, potem byłam w Madrycie, teraz jestem tutaj, więc już mam tę większą łatwość w wywiązywaniu kontaktów, a dzięki temu, że żyjemy w tak niesamowitych czasach mediów społecznościowych, to możemy łączyć się z ludźmi, których tak naprawdę nie znamy, ale nawiązujemy te kontakty z osobami, które na przykład mają podobne zainteresowania do nas. Jest to bardzo, bardzo łatwe i mamy taką możliwość, dlatego czemu by tego nie wykorzystać. Ja tak zrobiłam i dużo osób właśnie napisało do mnie, ja napisałam do wielu osób i dzięki temu mój czas tutaj jest bardzo przyjemny już od samego początku i nie jest samotny. Jakie restauracje, knajpy polecasz? Wybieram się do Berlina na majówkę i szukam smacznych wege miejsc. Będę wdzięczna za rekomendacje. Z tego, co widziałam, dużo było pytań tego typu. Nie jestem tutaj za długo i nie byłam jakoś w strasznie dużej ilości knajp, bo też staram się jakoś rozważnie do tego podchodzić. Ale na pewno mogę Wam polecić tak. Przepyszne wegańskie burgery i frytki ze słodkich ziemniaków w Lia's Kitchen. Jadłam cheeseburgera kurczakowego z domową fetą i marynowaną papryką, coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o koszt, to on kosztuje chyba 6,90, ale w zestawie za 12, tym się daje, za 12 euro macie go z frytkami albo frytkami z słodkich ziemniaków, z surówką i z napojem. I do woli można sobie lać sosy, mają domowy majonez, mają aioli chili, które było bajeczne. I ketchup, także po prostu to było przepyszne. Najlepsze lody w mieście, Tribeca Ice Cream, polecam serdecznie. Robię je wszystkie tylko i wyłącznie z orzechów i odrobiny oleju kokosowego, więc mają wszystkie smaki, które są w mojej palecie ulubionej, czyli orzech włoski, orzech laskowy, kokos, pistacja. I mają też jakieś tam może sorbetowe, ale mają super połączenia z węglem aktywnym, z baobabem, z maką, więc to mówię Wam po prostu istny raj. Też słyszałam, że jest najlepsza wietnamska wegańska restauracja 1990 i też jest bardzo fajna Chai Village. Polecam na śniadanie, na kawę Yoga Cafe, która jest też genialna, ale jeżeli chodzi o takie śniadaniowe, bowlowe rzeczy, to jeszcze mam bardzo wiele do odkrycia, więc póki co nie chcę rekomendować czegoś, gdzie nie byłam, ale naprawdę jest tyle opcji i jest tyle miejsc, które muszę odwiedzić, że zakładam, że cokolwiek nie wybierzecie, jeżeli jeździ do Berlina, to będą tam wegańskie opcje i wszystko, co do tej pory spróbowałam, było przepyszne. Też bardzo fajne miejsce, które polecam, nazywa się Planken coś tam i to jest bar na dachu centrum handlowego w Neukölln, gdzie mamy widok na całe miasto. Ma tak zieloną nazwę, że nie mogę tego zapamiętać. Płaci się chyba 2 euro czy 3 euro za wejście, ale naprawdę słuchajcie, warto. Jest tam przepięknie, bardzo fajnie jest to urządzone. Można siedzieć na dworze, można siedzieć w środku, w ciągu dnia, o zachodzie słońca, najlepiej jest widokiem na miasto. Także naprawdę magiczne miejsce i koniecznie trzeba odwiedzić. Jak wygląda sytuacja mieszkań w Berlinie? Chodzi tutaj o ceny i czy łatwo jest znaleźć przystępnej lokalizacji? Nie wiem zupełnie, bo tak jak mówię, ja wynajmuję na 4 miesiące, nie wiem jak to wygląda, jeżeli się wynajmuje długoterminowo, ale znam osoby, które płacą po 250 euro, także można w całkiem fajnej cenie wynająć pokój i też chyba w okej lokalizacji. Wiem, że takie mieszkanie jednosypialniowe w centrum to jest rzędu już ponad 1000 euro, ale mogę kompletnie zmyślać, naprawdę nie cytujcie mnie, lepiej sprawdzić. Jak porozumiewasz się na co dzień w Berlinie? Po angielsku czy niemiecku? Jeżeli po niemiecku, to czy miałaś barierę? Porozumiewam się, słuchajcie, w bardzo wielu różnych językach, ponieważ lekcje mam pół na pół. Mam 3 zajęcia po angielsku, 3 zajęcia po niemiecku. Na tych zajęciach po niemiecku mówię po niemiecku. I powiem tak, no na zajęciach nie mam z tym jakiegoś szczególnego problemu. Na jednych zajęciach jestem jedyną Polką i po prostu oni wiedzą, że ja się dopiero uczę i nie wymaga od mnie też profesor, żebym jakoś szczególnie zabierała głos. Ale na pewno odczuwam barierę. Powiem Wam szczerze, że nie używałam niemieckiego w życiu codziennym od bardzo, bardzo dawna i czuję się dziwnie. Ale absolutnie we wszystkich miejscach publicznych mówię po niemiecku
i też z ludźmi na zajęciach, którzy są z Niemiec, mówię po niemiecku, także staram się, ale krok po kroku, ja wiem, że to też wymaga czasu, tak samo jak było w przypadku hiszpańskiego. Mówię dużo po angielsku, mam znajomych, z którymi mówię po angielsku, zarówno ze szkoły, jak i spoza szkoły. Mówię po polsku, ponieważ jeden mój kolega jest z Polski i też mam koleżanki z Polski. Mówię też po hiszpańsku, mam hiszpański i poznałam kilka osób z Hiszpanii, na przykład na niemieckim albo na socjologii. Mam osoby właśnie z Hiszpanii i z Meksyku i tam sobie ćwiczę jak hiszpański, także to jest w ogóle komedia. Już mam, głowa mnie boli od tego ciągłego zmieniania języków. Także no, wszystkiego po trochu, z niemieckim jeszcze muszę się trochę oswoić. Czy planujesz nagrać wegański przewodnik po Berlinie? Absolutnie tak. Myślę, że pod koniec mojego pobytu jak najbardziej omówię z Wami moje ulubione miejsca, chętnie się do nich wybiorę, ponagrywam i zrobię taki porządny przewodnik. W przypadku Madrytu to zrobiłam po prostu taki przewodnik po Madrycie z różnymi fajnymi miejscami, ale myślę, że jeżeli chodzi o Berlin, to mogę nawet podzielić na dwie części, bo to jest wegański raj i tutaj szkoda by było nie zrobić całego filmu tylko o jedzeniu. To jest kolejne pytanie o to, jakie mam przedmioty i w jakim języku. No tak, nie powiedziałam w sumie o tym. Przedmioty to mam tak, biznesowy niemiecki, biznesowy hiszpański, marketing i te trzy rzeczy są teoretycznie po niemiecku. Następnie mam socjologię, mam taką bardziej politologię i historię Niemiec i te trzy mam po angielsku. To są w dużym skrócie, to jest w dużym skrócie powiedziane, bo te nazwy są strasznie długie, ale są to bardzo ciekawe przedmioty prowadzone w języku angielskim, gdzie są i ludzie z zagranicy, i Niemcy, także jest tam bardzo sympatycznie. Jeżeli chodzi o to, kto ma więcej nauki, to obie te szkoły, w których byłam, wymagają bardzo dużo od uczniów, jest dużo zajęć, dużo godzin, dużo pracy, ale wydaje mi się, że wyższy poziom jest tutaj w Niemczech, że tam jest dużo tej pracy, ale jednak na zajęciach jest bardzo łatwo się połapać i zrozumieć, o co chodzi. Tutaj jest to moim zdaniem nieco bardziej zaawansowane. Jacy są ludzie, których spotykasz, jaką mają mentalność, jakbyś mogła porównać z Polską? Na ten moment nie poznałam zbyt wielu Berlińczyków, więc ciężko mi tutaj już oceniać i porównywać, ale moje pierwsze wrażenie było na pewno takie, że Niemcy nie chcą się integrować i są w porównaniu z Hiszpanami bardzo zamknięci, czyli tutaj stereotypowo, dlatego że tak jak Hiszpanie od samego początku zagadywali do mnie i chcieli tam, proponowali jakieś różne atrakcje poza szkołą, tak tutaj Niemcy generalnie usłyszą skąd jesteś, zapytasz ich co studiują, oni ci już nawet nie odpowiedzą co ty studiujesz, bo już go ich to nie interesuje, ale to mówię jest tylko z kilku przypadków, więc nie chcę tutaj generalizować, ale mam też kontakt z wieloma Niemcami, którzy, słuchajcie, podróżowali. Jeżeli zagaduję do jakiegoś Niemca czy Niemki, która jest bardziej otwarta, to zazwyczaj są to osoby, które mieszkały za granicą przez jakiś czas i też ta ich mentalność się trochę wtedy zmieniła. Jak mieszka ci się samej? Widzisz więcej plusów czy minusów tej sytuacji? Mieszka mi się bardzo dobrze samej. Naprawdę to było moje marzenie, żeby mieszkać samemu i uwielbiam to, bo o ile mam właśnie zajęcia, mam znajomych, mam różne atrakcje, to bardzo lubię wracać do mieszkania, które jest moje, urządzone tak jak ja bym sobie tego życzyła, są moje rzeczy, mogę sobie gotować, mogę sobie jeść, mogę sobie korzystać z łazienki, kiedy tylko chcę i naprawdę nie zamieniłabym tego na nic innego, bardzo, bardzo, bardzo się to u mnie sprawdza. Jak radzisz sobie z tęsknotą za bliskimi? Powiem tak, nie wiem dlaczego, ale radzę sobie całkiem nieźle i zastanawiam się, czy to wynika z tego, że Polska jest tak blisko, że 4,5 godziny jechałam tutaj autem i wiem, że w każdej chwili teoretycznie mogę przyjechać do domu, ale też mam wrażenie, że mam wprawę. Kolejna rzecz, rozmawiam non-stop z moją rodziną i z moimi znajomymi, także jesteśmy w stałym kontakcie. Plus też mam w perspektywie wiele odwiedzin i wyjazdów, więc zupełnie nie odczuwam jakiejś takiej tęsknoty czy też poczucia, że jestem na jakimś wygnaniu. Jacy są Niemcy? Czy są faktycznie zdystansowani? To już odpowiedziałam, więc raczej tak. Dlaczego akurat Berlin? Nie wiem dlaczego, ale zawsze czułam, że Berlin to jest miejsce, w którym bym się odnalazła, ponieważ zawsze lubiłam język niemiecki. Chciałam mieszkać za granicą, ale nie chciałam też być bardzo daleko od domu. Berlin to stolica weganizmu. Byłam tutaj parę razy i po prostu miałam przeczucie, że to jest to. W Niemczech wiedziałam, że jeżeli mam gdzieś wyjechać, to tylko i wyłącznie do Berlina, bo wydawało mi się to najbardziej interesujące miejsce do życia. Jestem ciekawa, czy kolejna przeprowadzka zmieniła Twoje spojrzenie na ilość ubrań, przedmiotów, którymi się otaczasz? Powiem Wam i tak, i nie. Mam ograniczoną liczbę rzeczy, tak mi się przynajmniej wydawało. Bardzo staram się
iść w kierunku takiego minimalnego życia, jeżeli chodzi o ciuchy tak samo, ale powiem Wam, zazwyczaj przeprowadzałam się z walizką i wysyłałam jedną paczkę i miałam jakiś taki większy instynkt samozachowawczy. Tym razem spakowałam dużą większość mojego życia i przyjechałam tutaj z 6 walizkami i sobie uświadomiłam, że naprawdę tych rzeczy mam za dużo. I nie wydaje mi się, że musiałabym się ich szczególnie pozbywać, ale zdecydowanie widzę, że z taką ilością rzeczy jest mi dobrze i nie chcę bardziej zagracać mojego życia. Karolina, czy kierunek, który studiujesz, to Global Communication? Mega podoba mi się to, że na swoim kierunku tyle podróżujesz, poznajesz świat i języki z trochę innej strony, w inny sposób. Plus Erasmus znany jest z tego, że nie jest to wyjazd naukowy, ale bardziej taka odskocznia od studiowania i bardziej chodzi o zwiedzanie nowych znajomości i poznanie miasta. Jak się na to zapatrujesz? Mój kierunek studiów to jest Flexible Managed Program, czyli to jest elastyczny program studiów, który sama sobie dobrałam. I skończę go pod nazwą German and Spanish with Marketing. Także nie jest to Global Communication. I jak najbardziej moim celem, kiedy planowałam sobie studia, było to, żeby jak najwięcej podróżować i mieszkać w różnych miejscach. I zgadzam się z tym, że w Erasmusie chodzi przede wszystkim o to, żeby nauczyć się odnaleźć w nowym środowisku, poznać to nowe miejsce, a niekoniecznie się jakoś super uczyć. I też tak to u mnie wygląda, ale ja mam wrażenie, że też podchodzę trochę inaczej do Erasmusa niż większość osób, bo jednak większość Erasmusów po prostu imprezuje sobie w takim międzynarodowym środowisku, a ja zarówno w Berlinie, jak i w Madrycie starałam się troszeczkę bardziej poczuć jak osoba miejscowa, trochę wtopić się w to środowisko i wyobrazić sobie, że tak naprawdę tutaj mieszkam. Także nie mam myślę takiego typowego erasmusowego życia. Tam byłam z przyjaciółką, tu jestem sama i tak jakby gram sobie tutaj w życie. Ale jak najbardziej studia nie są jakoś takim moim głównym obiektem zainteresowań, ale poprawienie niemieckiego dzięki studiom jak najbardziej. Na jak długo zostajesz w Berlinie? Czy zamierzasz w międzyczasie wrócić do Polski? Zostaję do końca lipca i będę w Polsce w połowie maja i na pewno w czerwcu i w lipcu, bo muszę nagrywać podcasty. Jakie masz rady na dobre zorganizowanie przeprowadzki? Powiem tak, jeżeli jedziecie autem, to była dla mnie najłatwiejsza przeprowadzka w moim życiu. I polecam po prostu przygotować się o wiele wcześniej. Ja miałam rozłożone walizki w pokoju, miałam każdą walizkę na inną sferę życia. Miałam walizkę na jedzenie, walizkę na ubrania, walizkę na buty, walizkę na kosmetyki. I dzięki temu jakoś tak udało mi się bez problemu zorganizować. Ja bardzo lubię w ogóle się pakować, układać sobie rzeczy, właśnie sobie tutaj aranżować wszystko. Także u mnie to przeszło bez problemu. Po prostu trzeba odpowiednio wcześniej się za to zabrać. I tak jak mówię, jak wcześniej wspominałam, ja nie mam zbyt wielu rzeczy, zbyt wielu gratów, więc tak naprawdę większość to były walizki z ciuchami plus jedzenie, oczywiście. Czy Niemcy znają angielski, czy można się dogadać bez znajomości niemieckiego? Jak najbardziej tak, znają angielski, można się dogadać, chętnie mówią po angielsku. Dużo osób, które w ogóle pracuje w jakichś kawiarniach czy knajpach, nie mówi po prostu sprawdzam, co niczym się nie wyłączyło. Dużo osób, które pracuje w kawiarni, nie mówi nawet po niemiecku, zagaduje do Ciebie od razu po angielsku i zupełnie nie ma żadnego problemu. Pani na kasie, czy Pan też, bez najmniejszych trudności. Jakie dostajesz dofinansowanie od uczelni programu i czy wystarcza ono na pokrycie kosztów mieszkania? Ja z Edynburga dostaję 280 euro miesięcznie i absolutnie nie wystarcza mi to na pokrycie kosztów. Gdzie robisz zakupy w Berlinie? Jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, to robię je w Aldi. I ostatnio zrobiłam vloga o moich zakupach spożywczych, więc polecam. Ale w Aldi nie ma wszystkiego, więc wchodzę też do Edeki, czasami do Bio Company, czyli tego bio supermarketu, bo tam są jogurty. Ile około wnoszą Ci tygodniowe zakupy spożywcze? Powiedziałabym, że to jest tak maksymalnie 30 euro, ale mam też bardzo dużo rzeczy z Polski, typu kasze, makarony, jakieś superfoodsy, także wiem, że to nie jest, dla wszystkich nie byłoby to więcej, myślę, że to byłoby tak 40 euro. Słuchajcie, nie wiem, wydaje mi się, że tak 30 euro ja wydaję na pewno, ale widzieliście moje szafki, mam dużo zapasów. Tutaj ktoś pyta, jak ta wymiana wpływa na moje studia w Edynburgu? Absolutnie nijak, mam cały trzeci rok wymian, pół roku w hiszpańskojęzycznym kraju, pół roku w niemieckojęzycznym kraju, ponieważ moje studia to są języki, także to jest dopełnienie moich studiów, a czwarty rok jest w Edynburgu. Czy Berlin to Twój ulubieniec, jeżeli chodzi o Niemcy? Jak najbardziej tak. Berlin to jest moje ukochane miejsce w Niemczech. Nie byłam może w super wielu miejscach, ale Berlin jest najlepszy.
Mając porównanie z Madrytem, które z tych dwóch miast jest Twoim zdaniem tańsze pod względem życia dla studenta? Zdecydowanie Berlin. Mieszkania są dwa razy tańsze, życie jest dwa razy tańsze, restauracje są dwa razy tańsze, także bez dwóch zdań. Czy Berlin faktycznie jest od jakiegoś czasu tak bardzo niebezpieczny? Ja tego nie odczułam. Berlin to jest ogromne miasto i są dzielnice, które są naprawdę dziwne. Jest to miasto, gdzie znajdziemy bardzo dużo, nie wiem, narkomanów czy jakichś totalnych freaków. Ale ja po prostu w te miejsca nie chodzę lub jeżeli jadę w jakąś dzielnicę, która jest dziwna, to zawsze jadę z kimś, nigdy nie jadę sama, ale nie poczułam się tutaj ani razu jakoś tak niebezpiecznie i też nie odczuwa się takiej atmosfery, nie wiem, zagrożenia. Czy jest drogo, jeżeli chodzi o restauracje? Ogólnie nie. W porównaniu z Madrytem jest naprawdę tanio. Są wegańskie knajpy, gdzie zapłacisz 12 euro za danie główne, ale to są chore ceny. Zazwyczaj około 8 i jest pełen wypas. Także dobre ceny. Czy bez znajomości języka niemieckiego można znaleźć jakąś pracę dorywczą? To też mówiłam, są ludzie, którzy pracują w kawiarniach po angielsku, także na pewno jest bardzo dużo tutaj obcokrajowców. Jak dużo masz zajęć w tygodniu? Mam 6 zajęć i wszystkie trwają po 4 godziny. Dobrze mówię? Dobrze mówię, ale nauczyciele kończą wcześniej, robią przerwę w międzyczasie, zaczynają pół godziny później. Trochę jest tutaj zamieszanie, słuchajcie. Więc teoretycznie mam 8 razy 3, 24 godziny, ale spokojnie jest mniej niż 20 godzin. Jaki był Twój poziom niemieckiego w momencie przyjazdu? W trzecim liceum zdałam egzamin C1, certyfikat, bo chodziłam do niemieckiego liceum, ale na studiach nie za bardzo używałam niemieckiego. Pisałam raporty, robiłam czasem prezentacje, ale nie miałam takiego kontaktu na co dzień, więc mój poziom nie był jakiś szczególny, szczególny. Na pewno nie ten związany z komunikacją na co dzień, także nad tym pracuję, ale myślę, że będzie lepiej z każdym tygodniem. Jak radzisz sobie sama z takimi urzędowymi sprawami, które w różnych krajach wyglądają inaczej? Zameldowanie, podatki czy kupno abonamentu na internet? Nie radzę sobie, ponieważ telefon mam polski i jest roaming, więc korzystam z polskiego numeru. Wynajmuję mieszkanie przez Airbnb, więc nie muszę płacić żadnych rachunków, nie muszę się zameldowywać, nie muszę robić ubezpieczenia, bo to wszystko jest w ramach Airbnb i w ramach na przykład karty EKUS, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, także nie robię absolutnie nic. Ale ogólnie wiem, że w Niemczech może być to mały problem, bo to jest totalnie kraj niezorganizowany wbrew pozorom. Taka biurokracja i tyle czekania, wszystko trzeba robić osobiście, albo jakieś kartki wypełniać, więc nie wiem, masakra. Jak to jest z jedzeniem w Berlinie? Jaki jest wybór w sklepie, w restauracjach? Berlin to jest mekka weganizmu. Wszędzie, w najmniejszej knajpce znajdziesz wegańską opcję. Mam tutaj Chińczyka za rogiem i ma tak niesamowite wegańskie dania, że to jest coś niesamowitego. Niesamowitego, szczególnego, świetnie karmią. Elokwencja, świetnie ci idzie. Jeżeli chodzi o sklepy, są świetnie zaopatrzone. W każdym małym sklepie jest po prostu milion możliwych jogurtów wegańskich, mięs, tofu, serów. Wszystkiego, czego dusza zapragnie. Prawda, jestem w raju. Czy Berlin jest, wydaje się, bezpiecznym miastem, na przykład kiedy chodzisz wieczorami? I na ile dni polecasz wybrać się pozwiedzać? Tak jak mówiłam, zależy od dzielnicy. Ja mieszkam w bardzo bezpiecznej dzielnicy. Nie czuję się w ogóle źle chodząc tutaj samemu, chodzę sobie wieczorem na spacery, czy też wracam metrem, wysiadam w okolicy i jest naprawdę spoko. Ale są miejsca, gdzie bym się bała. Także trzeba uważać. I na ile dni polecam przyjechać? Myślę, że da się zwiedzić Berlin w 2 dni bez problemu, ale myślę, że takie 3 pełne dni to byłoby idealnie. Ale też zależy, czego się oczekuje. Ja po prostu lubię sobie pożyć gdzieś dłużej, pochodzić po knajpkach, poszlajać się po fajnych dzielnicach, ale tak stricte turystycznie 3 dni idealnie, nawet 2. Madryt czy Berlin? Jeszcze nie wiem, odpowiem w lipcu albo w sierpniu i zrobię dla Was porównanie. Ktoś pyta, jak nauczyłam się dobrze mówić po niemiecku i czy nie mylą mi się języki. Trochę dużo o tym powiedziałam, ale no mówię, nauczyłam się w szkole, ale mylą mi się masakrycznie na hiszpańskim. Jestem z Niemcami i robię zadanie po hiszpańsku i nagle Niemka coś się mnie pyta i ja muszę po prostu tak się skupić, żeby odpowiedzieć jej z sensem po niemiecku. Mam ochotę jej wyjaśnić wszystko po hiszpańsku, bo niestety po tej wymianie w Madrycie mój hiszpański jest na lepszym poziomie. Niestety, niestety. Jestem w szoku, bo udało mi się przelecieć przez praktycznie wszystkie Wasze pytania, dużo rzeczy się powtarzało, ale mam nadzieję, że zaspokoiłam ciekawość tych wszystkich, którzy byli zainteresowani, jak mi się tutaj żyje przez te pierwsze tygodnie. Także dziękuję Wam za wszystkie pytania i planuję regularny Q&A, na pewno będzie Get Unready With Me o pielęgnacji twarzy, ciała, włosów. Może sobie jakąś maseczkę nałożę i będę do Was gadać, także dajcie mi znać, czy byście na to mieli ochotę. I jeżeli macie jakieś pomysły na takie tematyczne Q&A, to czekam. Też myślałam o
ćwiczeniach o aktywności fizycznej, na pewno w przyszłości też o modzie, ale bardzo mnie ciekawi po prostu, jakie tematy byłyby dla Was satysfakcjonujące i interesujące. Także Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia, pa pa!